Witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie, mam przed sobą nowe Kymco AK550i i zaraz zaczynam na nim jazdę testową. Specjalnie dla Was przyjechałem w tym celu do Warszawy. Jak Wam tam powiedziałem przed chwilą, jestem w firmie Motorland w Warszawie i wziąłem Cię na test skuter Maxi od Kymco AK550i. Cóż tutaj najbardziej się rzuca w oczy, a więc ten bardzo fajny wyświetlacz. Powiem Wam, że robi on wrażenie naprawdę całkiem dobre. Warto tu też wspomnieć o tych możliwościach personalizacji. Widzicie, ten środkowy zegar można sobie ustawiać różne opcje, nawigację, jakieś swoje obrazki, także jest tutaj tego sporo. No powiem Wam, że całkiem fajnie się zbiera. Oczywiście wiadomo, bo to jest skuter z skrzynią CVT, więc on ten duch będzie miał troszkę taki, od dołu się troszkę będzie zbierał słabiej. No ale wiecie, z drugiej strony no, jest ta płynność. Także są tacy, którzy bardzo lubią tego typu skrzynie i będą je preferować, prawda? Mnie się tu najbardziej podoba, wiecie co, ten dźwięk, bo faktycznie to, co słyszałem już od niektórych a propos tego dźwięku, i przepięknie ten dźwięk tutaj, przepięknie brzmi ten skuter, on brzmi lepiej jak nie jedna litrowa fałka, no naprawdę, po prostu zrobili tutaj kawał dobrej roboty. Całkiem fajne są te lusterka, powiem Wam, no tego typu lusterka dają niezłą widoczność, choć szkoda, że tu są trochę takie obcięte, bo no może jeszcze się jakoś przyczaję do nich. W tym sprzęcie nie mamy tej takiej tradycyjnej kontroli trakcji niestety, ale za to mamy dwa tryby, czyli tak zwane mapy zapłonu. Jadę w tej chwili na tej mapie chyba deszczowej, tak? Ona nieco ogranicza tam tą moc tego skutera, jest taki bardziej łagodny też przy dodawaniu gazu, ale przełączanie tego wszystko za pomocą tego tutaj mode. Także powiem Wam, no nie ma tu za wiele może buzerów, ale pierwsze co da się oczywiście, co da się tutaj zobaczyć już na pierwszy rzut oka, to jest ten dostęp bezkluczykowy. Oczywiście kluczyk mam schowany w kieszeni do tego skutera, ale te hamulce są świetne, ja cię powiem Wam, to daje taką pewność, że szok. Wiem, że ten sprzęt można kupić również w konfiguracji z trzema kuframi, bo to jest tak naprawdę skuter turystyczny. Tu jak widzicie jest mega wygodnie, bo tak jak to zawsze powtarzam, skutery mają tą zaletę, że można na nich jechać, jakbyśmy siedzieli na kiblu, albo jakbyśmy siedzieli na Harley'u. O, tak teraz właśnie. No i tak właśnie sobie jadę, no bo to daje największą wygodę. Całkiem fajna jest też ta kierownica, jestem w takiej pozycji odprężonej. Przy moim wzroście 1,84 m w zasadzie jadę sobie tutaj całkowicie wyprostowany. W każdym razie bardzo mi się podoba te wyświetlacze. To jest naprawdę kapitalna rzecz. Też to, że tutaj możemy sobie ustawić nawigację. Oczywiście jest to nawigacja w jakimś tam ograniczonym zakresie działania, no ale jest. Zauważcie, że jest taki bardzo łatwo chodzący za ręką. Widzicie, wystarczy go delikatnie dotknąć i on już będzie się chciał nam walić w zakręt. To też trzeba mieć na uwadze podczas jazdy takiej, wiecie, jak się jedzie bardzo szybko, no to trzeba tą stabilność utrzymywać, nie robić jakichś ruchów gwałtownych, prawda, więc próbujemy wyprzedzić. No na pewno to jest fajne do wyprzedzania, bo widzicie, ciach, hamulec i już jesteś. Także w zasadzie czuję się, jakbym jeździł motocyklem, no może troszkę jest mniej mocy, jak oczywiście jak w moim Suzuki, ale bym to porównał do Benelli TRK 502X, tak? Zresztą to jest też w zasadzie podobna pojemność. Mam pod tyłkiem podparcie lędźwiowe, podobno jest ono regulowane, co na pewno daje tam jakiś większy komfort, można się bardziej przesunąć do tyłu albo do przodu.
Nie wiem, muszę to sprawdzić. W każdym razie tak. Tu mi wieje po kolanach, więc tutaj ochrona, jeżeli chodzi o kolana, jest taka przeciętna. Nie mamy tutaj zabudowania z tej strony lepszego. Jak na skuter, to tu jest całkiem niezła amortyzacja. To znaczy, oczywiście to nie jest to, co w motocyklu, gdzie mamy te skoki dużo większe. Nie wiem, ile tu jest skoków, czy z 80, może mniej. Nie sprawdzałem tego. Ale powiem wam, że komfort jest całkiem niezły. Gdzieś tam sobie jadę, jestem w Otwocku w tej chwili. Zobaczcie, jak on się trzyma fajnie. 6 na godzinę 5, stabilnie. Nie trzeba się podpierać w ogóle. Dobrze, i teraz sprawdźmy. Chcę zmienić te mapy. Mode. Czyli jednak najlepiej się zatrzymać chyba, widzicie? Po zatrzymaniu od razu się przełącza na mapę Sport. W tej chwili mam na mapie deszczowej. I on się zbiera tak z takim lekkim opóźnieniem, a na mapie sportowej no lepiej się zbiera. Powiem wam, że ma kopnięcie. Całkiem fajne ma kopnięcie. Powiem wam, że nie można się tu przyczepiać do tych przycisków. Wszystko ładnie pracuje, światła, wszystko ładnie chodzi. Przycisk, przełącznik kierunkowskazów tak samo. Tutaj mamy, jak widzicie, światła awaryjne w rozruszniku, tak dziwnie, no ale tak jest. Z tej strony, o, widzicie, włączają się. Tu mamy do ustawienia tych, zależnie od trybu, tutaj tym przyłącznikiem ustawiamy sobie albo ten zegar środkowy. O, na przykład widzicie, teraz mam jakiś inny, o. Tutaj jakbyście nie wiedzieli, to jest, ale pewnie wiecie, dźwignia od hamulca ręcznego. Jak zostawiamy ten sprzęt zaparkowany, to no, trzeba jakoś go zabezpieczyć, żeby się nie stoczył. Naciskam sobie tu niechcący rękawiczką w te światła awaryjne. Tu bym wolał, żeby ten przycisk był jednak wyprowadzony w innym miejscu. Jestem tak zaskoczony, że ten skuter ma takie odejście tak naprawdę. To aż po prostu jest niebywałe, że po dodaniu gazu jest taka szybka reakcja silnika i takie szybkie przyspieszenie właśnie w tym zakresie najbardziej używanym podczas jazdy, czyli tak naprawdę te 80-90 na godzinę, wtedy on się tak błyskawicznie zbiera. No powiem wam, że jak odkręcimy, no to zostawiamy samochody z tyłu i to strasznie. Widzieliście, jak on odchodzi? Moment. Kurde. Wprawdzie nie jeździłem T-Maxem. Też ciężko, wiecie, T-Maxa dorwać na testy. Nigdzie nie mają, dlatego że T-Max przez to, że jest drogi, jest stosunkowo mało popularny. Ludzie tego raczej nie kupują, nie chcą kupować. No i dlatego dzisiaj jeżdżę tym Kymko, ale powiem wam, jest naprawdę niczego sobie. Naprawdę jest niczego sobie. Strasznie fajnie się tym jedzie. Zobaczcie, też przy moim wzroście 1,84 m praktycznie dosięgam pełnymi stopami. Więc sądzę, że tutaj na tym sprzęcie też się będzie dobrze czuła osoba sporo niższa. Na pewno. No wtedy będzie miała też bardzo duży komfort podparcia, prawda? Bo o tym mówimy. Zobacz, jadę 57, uwaga. No to jest moment, widzieliście? Przyspieszenie, hamowanie. Hamulce są po prostu tak doskonałe. Skręćmy tu w lewo, nic nie jedzie, nic. Czy to lepiej sobie zawsze popatrzeć, tak? O, ale tu już widzę pewien problem, widzicie? Zobaczcie. Czyli jak dam tu nogi, to zaczepiam. Tu jest troszkę lepiej, ale tu zaczepiam sobie przy pełnych skrętach o kierownicę. Słuchajcie, tak wygląda skuter Maxi Kymko AK550i. To jest rocznik modelowy 2019, ale taki sam był również w 2018 roku. Nie wiem, jak to będzie w 2020, czy się coś zmieni przez tą nieszczęsną normę. Euro 5, w każdym razie, tak będę to podczas jazdy, jest to sprzęt napędzany silnikiem dwucylindrowym o pojemności 550,4 cm sześciennego, który generuje moc 53,5 konia mechanicznego przy obrotach rzędu 7500
Natomiast maksymalny moment obrotowy to jest 55,6 Nm przy 5500 obrotów na minutę. Sprzęgło mamy tu mokre, bezstopniową przekładnię pasową CVT, rama aluminiowa. Wysokość siedzenia to jest 785 mm, a masa, tak jak to powiedziałem podczas jazdy, 226 kg. Już zalany zbiornikiem paliwa, a zbiornik paliwa ma tu pojemność 15 litrów. Tankujemy tu, zaraz Wam to pokażę, czyli mamy tu scentralizowaną masę. Wszystko jest w zasadzie w środku tego skutera. Dzięki temu prowadzi się tak świetnie. Rozstawości to jest 1580, natomiast ciekawą rzeczą jest to, że są to lusterka fotochromatyczne, a więc się będą przyciemniać podczas jazdy nocnej, w przypadku gdy nam będzie ktoś na przykład nas oślepiał. Mamy tu również szybę bardzo fajną, która ma dwie pozycje regulacji. Widzicie, w tej chwili jest podniesiona, ale można za pomocą śrub, niestety, ale można ją również obniżyć o jedną pozycję, jeżeli by Wam troszkę przeszkadzało, że byłaby za wysoko, na przykład na wysokości oczu. Najbardziej mi się podoba, poza dynamicznym silnikiem, właśnie to, czyli zawieszenie upside down z lagami tutaj o średnicy 41 mm oraz doskonałe hamulce Brembo. Słuchajcie, ten skuter hamuje tak jak najlepsze motocykle. Widzicie? Mamy tu czterotoczkowy zacisk radialny Brembo i tarczę o średnicy 280 mm, podwójne oczywiście. Natomiast z tyłu mam jedną tarczę o średnicy 260 mm i jeden zacisk jednotłoczkowy, również Brembo. Wyprowadzony jest tutaj hamulec postojowy, jak widzicie, taką linką, czyli mechaniczny, tak żeby ten skuter nam gdzieś nie odjechał. Koła to są 15, opony Metzeler. Bardzo fajne, przyczepne, szerokie. Jak widzicie po tej gumie, całkiem ktoś nią jeździł całkiem agresywnie po zakrętach, bo jest dosyć, widzicie, dosyć jest wytarta. Słuchajcie, na pewno pomaga w tym, żeby się tak dobrze składać, widzicie, te ścięcia. Daje to możliwość naprawdę niezłego składania się tym sprzętem w zakręty. I tak to właśnie wydaje się, że on się tak prowadzi. No nie mam gdzie tego sprawdzić, powiem Wam, bo tutaj nie znam tych rejonów. Chętnie bym się wybrał nim na jakieś kręte trasy, ale nie mam za bardzo gdzie. Natomiast pokażę Wam jeszcze całą obsługę, jak to wygląda. Mamy tutaj, jak powiedziałem wcześniej, system bezkluczykowy. To jest podobne rozwiązanie co w Hondzie XADV. Bardzo fajny ten pilot, taki lekko podgumowany plastik. Jeden przycisk, z którym tylko sprawdzamy, czy są naładowane baterie. Natomiast cała obsługa polega na wciśnięciu tego pokrętła. Widzicie? Wciskamy tu. Po naciśnięciu i skręceniu kierownicy powinienem się zablokować i uniemożliwiając nam po prostu ruszenie tej kierownicy. Jak już się zbliżymy, to oczywiście, widzicie, jest zablokowane. O. Naciskamy przełącznik i już będzie można zaraz ją... O. W tej chwili już jest odblokowany, możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Duże wrażenie robią te wskaźniki. Powiem Wam, że byłem sceptyczny oglądając to na stronie Kymco, ale wygląda to naprawdę fajnie. Bardzo jest to dobrze widoczne także w słońcu. Dobrze robi robotę daszek. Jak widzicie, mamy tu te zegary, te skórki, które możemy zmieniać. W tej chwili może za pomocą tego tutaj, tych przycisków, możemy sobie zmieniać wszelkie przebiegi dzienne, zobaczyć sobie, jakie jest napięcie akumulatora, zobaczyć przebiegi i tak dalej, średnie spalanie. Natomiast po przełączeniu tego zmieniamy sobie te skórki. Widzicie? Nie wiem, czy to widać, bo się trochę odbija słońce. O, może teraz. O. Jak macie ochotę, możecie sobie tutaj swoje jakieś zdjęcie swojej dziewczyny, żony, kochanki i ona się Wam będzie cały czas patrzeć na Was. Oczywiście do tego jest odpowiednia aplikacja, także wszystko można sobie tutaj ustawić. Tu mamy hamulec, widzicie, hamulec postojowy, światła, poganiacz, tryby zmiany, mapy silnika, czyli tak jak mówiłem, są to dwie mapy, deszczowa i mapa sportowa, podgrzewane manetki, bodajże dwustopniowe, już nie pamiętam, kierunkowskazy, tu mamy klakson. No i rozrusznik łącznie ze światłami awaryjnymi oraz no te tryby do obsługi właśnie tego wyświetlacza. Jak widzicie, hamulce, zarówno hamulec,
przedni, jak i tylny, wszystkie, oba hamulce są regulowane, można je wyregulować, mamy tutaj bardzo fajnie, że jest pokrętło. Hamulce są doskonałe, dosłownie, i to nie waham się tego powiedzieć, że są doskonałe. Teraz, żeby otworzyć bagażnik, wystarczy nacisnąć to przy włączonym i zobaczcie, sam nam się pięknie podnosi. Pojemność jest całkiem niezła, zwróćcie uwagę, mam tu jeszcze staty, rękawiczki i na pewno tu wejdzie kask integralny. Idę o zakład, być może, że jeszcze wszedł budżet, nie wiem. W każdym razie bardzo dobre są tutaj te dwa takie amortyzatorki, które trzymają to siedzenie u góry. Mamy tu również podświetlenie LED-owe, więc w nocy też nie będzie problemu. O. Żeby otworzyć wlew, wystarczy przekręcić to pokrętło tu. Już mamy wlew otwarty. Widzicie, bardzo fajny taki wlew. Metalowy, porządny, dobrze uszczelniony i wygodny do otwierania. Nie jest coś takiego jak przykład w Harley'ach, że trzeba kręcić, kręcić, kręcić. Zamykamy, klapka jest też również do bardzo dobrej jakości. Zwróćcie uwagę również, że bardzo fajnie się składają lusterka. To jest mega fajne w garażu, zobaczcie. Bo dzięki temu na przykład możemy sobie go postawić w garażu i nie bać się o to, że gdzieś tam te lusterka sobie na przykład obijemy o ścianę naszego garażu. Także to jest na pewno fajna rzecz. Żeby włączyć ten skuter, oczywiście musimy nacisnąć hamulec i włączymy go tylko wtedy, gdy będzie na podnóżku centralnym, z wiadomej przyczyny, gdyż jak tylko rozłożymy boczny, po prostu nam zgaśnie, dlatego że wtedy, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, nie przewrócili się, więc chcąc go na przykład sprawdzić, jak pracuje, no to tak mówię. Jak ładnie gada. A tu obrotomierz mamy taki, o. Też fajnie pokazuje. Naprawdę brzmieniowo jest to najładniejsze brzmienie skutera, jaki słyszałem. Chodzi oczywiście o fabryczny wydech. Niektórzy tu dają jeszcze akrapa, no i wtedy to już jest podobno poezja. W każdym razie też ładnie to wygląda. Ma fajne światło pozycyjne z tyłu i mamy tutaj również LED-owe oczywiście i LED-owe kierunkowskazy. Światło stopu świeci tak. Światła przednie wyglądają w ten sposób, czyli mamy tu również LED-owe. Podobno bardzo dobre oświetlenie. W tej chwili są włączone światła mijania wraz ze światłami drogowymi i kierunkowskazy LED-owe. A tak świecą światła mijania. Oczywiście też full LED. Bardzo, naprawdę bardzo ładny, fajny skuterek, bardzo mi się podoba, bardzo dobrze mi się na nim jeździ. Mam go dzisiaj do dyspozycji dosyć długo, no zastanawiam się, gdzie nim jeszcze jechać. Został już sprawdzony na w zasadzie mieście, na wszelkich tego typu trasach, także naprawdę jedynie to by pozostało kogo sprawdzić jeszcze na autostradzie, ile pójdzie. To jest szybki na pewno, 140 to nie jest problem, w tym sprzęcie bez problemu tyle pojedzie. Jeszcze poza oczywiście bagażnikiem mamy tutaj dwa schowki, niestety nie zamykane i te schowki najbardziej tutaj budzą moje takie, powiedziałbym, no zniesmaczenie, wyglądają dosyć słabo, wiotko te klapki. Mamy tam, nie wiem czy zobaczycie, w środku jest gniazdo ładowania, także można tu teoretycznie ładować telefon, ale sprawdźmy, czy wejdzie smartfon w ogóle. Nie wiem, czy jakoś dałoby się go upchać, no może, czekajcie, spróbujemy go upchać. No w jakiś tam sposób, widzicie, no nie za bardzo. Także to jest trochę za małe i to jest spora wada, że tutaj nie wrzucicie sobie telefonu, tylko raczej tędy trzeba będzie wyprowadzać gdzieś kabel do ładowania i stosować tu jakiś uchwyt. Prawy schowek jest podobny, ale już bez ładowania. Niestety te schowki nie są zamykane, czyli trzeba pamiętać, żeby z nich wszystko wyciągać, no bo bardzo łatwo je oczywiście otworzyć i wyjąć, co tam mamy. Ciekaw jestem, czy tu się da jakiś uchwyt zastosować, żeby na przykład ten telefon tu gdzieś, czy są jakieś takie uchwyty, nie wiem. Może tu do tego coś, no może by się coś dało tu przystosować. W każdym razie
Napiszcie, jak jeździcie takim sprzętem, jak to u Was wygląda. Czy coś tutaj jednak wciskacie tego jakoś smartfona, czy gdzieś wyciągacie to zasilanie i na przykład tu gdzieś podłączacie, ale jak, na jakim uchwycie? Bo to mnie bardzo też interesuje. A ja jadę za chwilę dalej sobie pośmigać, bo naprawdę jeździ się tym sprzętem po prostu bajkowo. No dobra, kochani, jestem tu gdzieś za Otwockiem. Przyjechałem specjalnie w to miejsce, żeby Wam pokazać, nagrać parę ujęć statycznych. Tu jest w miarę cicho, spokojnie. Mogłem sobie go sprawdzić dokładnie. A przy okazji trochę szutru, o! Także ustawmy sobie rusztelkę, bo sobie niechcący przestawiłem. Powrotem, o! Tak. Zapnijmy się nieco mocniej może, bo mimo wszystko troszkę wieje. Chociaż już jest dosyć gorąco, powiem Wam, że dosyć jest ciepło. O, widzieliście? Trzeba uważać, kurde. Nie mamy tu kontroli trakcji. Czyli na piachu, no to o, tak teraz będzie nam boksował. I można go łatwo położyć oczywiście. Nie, mile mi tam wlano tego paliwa, kurczę, ale... Wygląda na to, że jest pusty. A to ciekawe, powiem Wam, że... Ile ja zrobiłem na nim kilometrów? Sprawdźmy. Muszę gdzieś do Otwocka podjechać, zatankować, kurczę, bo... Cały czas zaczepiam sobie tu, widzicie, kciukiem o ten rozrusznik. To jest mój problem, jak widzę. Dobra, jedziemy do Otwocka zatankować. Nie mam wyjścia, żebym dojechał. Także powiem Wam, że będę powoli wracał do dealera. Ogólnie mam wrażenia bardzo, ale to bardzo pozytywne. Oczywiście nie jeździłem T-Maxem, więc też trudno mi go porównywać z T-Maxem, no bo ten sprzęt jest konkurentem do T-Maxa, co by nie gadać, mimo wszystko nie mam żadnych zastrzeżeń co do pracy tych przełączników, co do jakości ich. One owszem wyglądają może takie trochę, ktoś by powiedział, chińskie, jak chińskie zabawki, ale wszystko działa tak należy. Skoki są wyczuwalne i prędkość, i ten, i kierunkowskaz, i wsio, także naprawdę nie ma tutaj problemu. Fajnie się tym jeździ. Powiem Wam, że jest mega przyjemnie, ale brakuje mi tu tak kontroli trakcji, widzieliście na piachu. Także trzeba bardzo uważać, bo momentalnie Wam koło pójdzie, zmieni i po prostu go położycie. To jest jedna rzecz, której mi brakuje. Dwa, brakuje mi zamykanych schowków i w lepszym kształcie, bo te są beznadziejne. Tu nie wiadomo, co tu można wsadzić, jakieś pierdoły. Telefon nie wchodzi, widzieliście, także to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, brakuje mi regulowanej, bardziej optymalny sposób szyby, żeby nie trzeba było tego odkręcać. No ale powiedzmy, można to przeżyć. No i cóż, i brakuje mi jeszcze tempomatu, co byłoby bardzo fajne w takim sprzęcie, kurczę, sprzęcie tej klasy, który... No jest w zasadzie skuterem turystycznym, prawda? Więc gdyby można było sobie tutaj dać tempomat i sobie na przykład ustawić prędkość, by była bardzo duża wygoda podczas jazdy. Ale ogólnie naprawdę bardzo przyjemny sprzęt. No oczywiście mogła być troszeczkę lepsza ochrona tutaj nóg, bo tu po kolanach wieje. Tu. Ja mam lepszą ochronę w Suzuki w tej momencie jak w tym skuterze. No tutaj zawiewa stąd, wiecie. No i też przyspieszenie, to jest coś, co mnie naprawdę zaskoczyło, że przy skrzyni właśnie tej CVT jest tak dobre przyspieszenie właśnie przy wyprzedzaniu, tak? O ile ten start w tym trybie akurat deszczowym ma taki sobie, to już w trybie sportowym jest całkiem fajnie. No i słuchajcie, co by nie gadać, no to brzmieniowo, no to jest po prostu bajeczka, gada to jak złoto, kapitalnie brzmi. Nie wiem tylko jak tym wskaźnikiem paliwa, bo to aż dziwne. Teraz zalałem 4 litry, pokazuje mi full. Przed chwilą widzieliście, migała mi rezerwa. Czy to jest jakaś wada tego wskaźnika? Nie wiem.
Wiem, że była jakaś akcja serwisowa. Narzekali tutaj, kurczę, klienci, wiecie, narzekali na to, że im się rozładował akumulator, gdyż po załączeniu właśnie tego przyciskiem możliwości odpalenia sprzętu, no to od razu się, że tak powiem, od razu się włączały światła i to dosyć intensywnie zjadało prąd. Także to jest pewna oczywiście tutaj wada. Była wada, bo zostało to zmienione i w tej chwili jest podobno tak, że we wszystkich modelach i w tych nowych również to już mają przyjść. I w tych, które klienci kupili, że przy załączeniu tego światła były zgaszone i dopiero odpalały się z chwilą uruchomienia silnika. W tym akurat tej testówce chyba tak nie ma, bo z tego co widziałem, to światła się świeciły, jak widzieliście, cały czas. Dlatego mówił mi tutaj dealer, że w tych sprzętach od razu montowane są wyprowadzenie gniazdka takie do możliwości podładowania akumulatora. Sprzęt jest fajny, za tą cenę oferuje naprawdę dużo, aczkolwiek, tak jak mówię, no parę rzeczy bym tutaj dodał, zmienił, parę rzeczy jakby brakuje, no ale coś za coś, mamy z kolei 14 tysięcy taniej niż za T-Maxa. No w tym momencie akurat porównuję tylko do cenowo T-Maxa, gdyż no nie jeździłem T-Maxem, więc nie wypowiem się na temat tego, jak on jeździ, jak on hamuje, etc. Na pewno fajnie wygląda, bo przymierzałem się kiedyś do niego, ale czy jest tak samo dynamiczny jak ten? Być może, że tak, bo tam jest też podobnej pojemności silnik. Niesamowite wrażenie robi ten dźwięk silnika. To jest naprawdę kapitalna rzecz, że potrafili kurczę, zrobić tak fajny wydech, tak ładnie brzmiący, dający tyle frajdy z jazdy. I naprawdę za tym skuterem się ludzie oglądają i to chyba głównie przez ten wydech, prawda? Natomiast powiem tak, no jeżeli chodzi o jazdę, o komfort jazdy, o przyjemność z jazdy, widzieliście tego idiotę? Masakra. Na hama się wcisnął. Przyjemność z jazdy jest niesamowita, jest bardzo wygodna pozycja. Jest bardzo dynamiczny silnik, o ładnym brzmieniu. No i są wręcz doskonałe hamulce. Po prostu nigdy nie jeździłem skuterem z tak dobrymi hamulcami, działającymi tak... Nie tylko, że są mocne, ale że mają tak doskonałą dozowalność. Dozowalność, czyli czucie tego hamulca. Widzicie, jednym paluszkiem dotyka się i ten sprzęcik nie staje dęba od razu, tylko naprawdę fajnie sobie jedzie. No i te podesty, widzicie? Nogi można wywalić, jedziemy sobie przyjemnie. Całkiem też dobrze się sprawdza to podparcie lędźwiowe. Nie gniecie mnie, tak jak to było w BMW, bo tam, wiecie, było różnie z tym. Było to za twarde, tu jest nawet dosyć miękkie. Nie potrafię wam w tym momencie jeszcze też powiedzieć ani jak się sprawują światła w nocy, jak one świecą. Podobno są bardzo dobre. Ale jeżeli macie taki sprzęt, jeździcie nim i możecie się wypowiedzieć, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, jak to oceniacie. Ja już wracam do dealera. No, bo muszę się tam też spotkać z bardzo, bardzo ważną osobą dla mnie. Ale o tym to już będzie w następnym materiale z serii Riders. No i dojeżdżam do dealera,